Państwa. Gratuluję Panu Piotrowi zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Ciężko coś po takim meczu powiedzieć. Dużo złości, bo w podobnej sytuacji jak Motor w poprzednich meczach też u nas bardzo trudna sytuacja i tak jak Pan Piotr, dwa mecze wcześniej przyjmowałem i z każdym meczem staraliśmy się iść do przodu z mocnymi rywalami, nałapaliśmy punktu i teraz gdzie przychodzi walka z drużynami, którzy są sąsiadami w tabeli, tak? Dzisiejszy mecz w Lublinie. Gra nam się nieźle układa, zrobiliśmy krok do przodu przede wszystkim, jeżeli chodzi o atak pozycyjny i grę piłką. Niestety, tracąc takie bramki, ciężko przywieźć chociażby punkt z boiska rywala, gdzie się strzela dwie bramki, a w taki sposób się traci, bo tak naprawdę powinniśmy w pierwszej połowie ten mecz ułożyć. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje bardzo klarowne. Daje mi się nadać na jedno kontrę, tracimy bramkę. W drugiej połowie zostaliśmy w szatni i z pół sytuacji tracimy drugą bramkę. Później podnosimy się z kola i zamiast to spokojnie utrzymać, czy nawet dobić rywala, bo był moment taki, że Motor już myślę, że był na łopatkach, a dajemy sobie frajerski sposób strzelić trzecią bramkę. No to myślę, że frajerstwa w tym meczu było na całą rundę. Dziękuję. Trener Motoru Lublin, Pan Piotr Świerczek. Znaczy ja mogę powiedzieć, że cieszę się tylko ze zwycięstwa i z punktów, ale w zasadzie z gry to nie bardzo, nie? Z tego jak prezentowaliśmy się, to nie jest w ogóle to, co ja sobie wyobrażam, że będzie w tej drużynie funkcjonowało. Niepotrzebnie podnosimy piłkę, jest ślisko, grajmy po ziemi, ale tak są zawodnicy przygotowani, że oni to wiedzą, a mimo wszystko jakby, nie wiem, wydaje mi się trochę ta bariera psychologiczna, i cieszy mnie, że dzisiaj złamaliśmy tą barierę, bo tylko z punktów się cieszę, tak naprawdę, bo jest dużo pracy mnie czeka. Jak Państwo widzicie, no, to był ból oglądać ten mecz dla mnie, horror i ból i w zasadzie powiem szczerze, bardzo się cieszę tylko z punktów, z samej może zaangażowania niektórych zawodników też się cieszę, ale z samej gry, z samej czasem takiego rozgrywania to nie wiem, może ja chyba byłem lepszym może zawodnikiem i po prostu jak się patrzy czasem na to, to nie, strasznie. I tutaj drużyna przeciwna miała lepsze sytuacje do strzelenia bramek i praktycznie, jakby powiedzieć tak obiektywnie, to ten mecz wcale nie musieliśmy wygrać. Mogliśmy nawet go przegrać. Już nie wiem, czy remis byłby może i sprawiedliwy, ale wygraliśmy na szczęście i tylko mogę gratulować i naprawdę to będzie chyba pierwszy tydzień, bo ja w zasadzie miałem rozruch przedmeczowy, potem rozruch pomeczowy, też nie mogłem jakby z drużyną popracować. Ten tydzień będzie dla nas bardzo ważny, bo my musimy łapać punkty, no ale cieszę się mimo wszystko, że ta bariera psychologiczna została złamana. Dwa razy przegraliśmy, teraz wygraliśmy. Chciałbym kolejne mecze zacząć już tak spokojniej, nie tak nerwowo po prostu wygrywać, no, bo to był trochę taki horror, nie? Ten mecz naprawdę mogliśmy i równie dobrze przegrać, nie? No. Czytamy w prasie, Przemek Ziemiński, speaker, czytamy w prasie o nowych posiłkach dla Motoru. Czy mógłby Pan przybliżyć? To znaczy, wie Pan co, to jest na zasadzie takiej, że ja szukam zawodników i oni przychodzą na testy. To są zawodnicy, którzy w większości są też nieprzygotowani. Ja z nimi muszę popracować, tak jak Grzesiek Bronowicki, który był reprezentant Polski. Piłkarsko widać, że ma wielki potencjał, natomiast fizycznie jest w ogóle nieprzygotowany, także ja muszę z nim miesiąc popracować co najmniej, żeby ewentualnie on zgodził się na zatrudnienie. No, kilku zawodników przyszedł, taki Czarny z Ugandy, zawodnik też na testy. Ten z kolei fizycznie wygląda rewelacyjnie, no ale pogoniłem go, a on z uśmiechem na twarzy biega tak, jakby był maratończykiem. Nie wiem jeszcze, czy będzie nas stać w ogóle, bo też musimy mierzyć chęci na zamiary, czyli na finanse, nie? Bo my nie możemy zatrudniać piłkarzy, żeby potem było nas 30, to musimy jakoś tak bardzo mądrze tutaj wszystkim pokierować. Czy dojdą? Może i dojdą. No, mam nadzieję, że dojdą. No, chyba Państwo widzicie, że jest nam potrzebna kilku zawodników. Nawet żeby konkurencja była taka w drużynie zdrowa, to będzie dobrze. A Chorwat, Brazylijczyk, co to za nazwiska? No ja nazwiska nie pamiętam. No, jest jeden Serb, bodajże bramkarz. Taki wysoki chłopak. Nie wiem, jak on po prostu... Bo nie, ja nie jestem fachowcem od bramkarzy, a Regonyszko go tam testuje, sprawdza. Jest jeszcze Brazylijczyk, ale myślę, że on ma dużą nadwagę i tutaj będzie dla mnie trochę chyba szkoda czasu, żeby
No, jak on przyjedzie po prostu odchudzony, to będziemy go sprawdzać. No, on ma za dużą nadwagę, on po prostu no, nie będę z nim pracował po to, bo zabieram miejsce komu innemu. Nie? Wolę wziąć jakiegoś młodzieżowca tutaj z Lublina i niech chłopak trenuje z pierwszą drużyną. Nie? Będzie większy chyba pożytek. Trenerze Kamil Kury Lubelski, trener zmienił ustawienie na 4-4-2. To jest ustawienie, jakim będziecie grali? To znaczy, no my tak gramy 4-4-2 czy 4, nie wiem, to można różnie nazywać. Nie? Graliśmy niby dwoma napastnikami, ale ten jeden Chorwat nasz, Iwo, bardzo się cofał. Myślę, że jak w zeszłych meczach on taki był bez przewbłysku, to dzisiaj był najlepszym chyba zawodnikiem, trzeba powiedzieć. Bramkę strzelił, ale nie wiem, czy tam karnego nie było, ale no, sędzia pokazał, że nie. No, myśmy słyszeli, że tam był aż stuk, nie? I mogło być 3-0, a zrobiło się 2-2. I tak naprawdę, ja mówię, oni mieli lepsze, kolega tutaj z drużyną, że mieli lepsze sytuacje do strzelania bramek, nie? Także no, cieszę się na pewno z punktów, a z samej gry jeszcze dużo pracy. Nie? Właśnie Klepczarek dużo się włącza do akcji ofensywnych. Może to jest zawodnik, który powinien w pomocy występować, bo... A kto powinien grać w obronie, bo tak on sugeruje? No tak, ale na pewno lepiej od Kanarka się prezentował. Od Kanarka? Kanarek grał na prawej stronie. Tak, ale... Kanarek pierwszą połowę trochę przespał, a w drugiej połowie już grał dosyć tak przyzwoicie, nie? Jest jeszcze ten przepis z młodzieżowcami, my nie możemy też tak mówią, że co mamy robić. No, mamy takich młodzieżowców, jakich mamy i oni grają, nie? Także spróbujemy poszukać jakichś wzmocnień, co nie oznacza, że na pewno oni przyjdą, nie? Będziemy testować, sprawdzać, zobaczymy, czy mamy finanse w ogóle na zatrudnienie kogokolwiek jeszcze. Przy obecnej, czy też proszę gestów, zwłaszcza przy obecnej grze cały czas brakuje jakiegoś rozgrywającego. Czy widzi Pan już poznał troszeczkę zespół, widzi Pan, czy któryś z zawodników mógłby wziąć ten ciężar na siebie? No ja liczę na Kosturbałę, a dzisiaj był słabo grał. To mimo wszystko, nie? Liczę na jego umiejętności. On był w Krakowi, w dobrym klubie, tam występował. To nie jest zły zawodnik, tylko myślę, że on miał kontuzję, on też tak wiązadła chyba miał zerwane kiedyś i myślę, że on dochodzi do siebie. Ja go z nim popracujemy, teraz tydzień będę miał na pracę, to myślę, że do Płocka będę taki spokojniejszy, jak będziemy jechać do Płocka. Nie?